W dzisiejszym odcinku o gamingu, o e-sporcie i o grach mobilnych porozmawiamy z prezesem zarządu Cherry Peak Games, panem Marcinem Kwaśnicą. Dzień dobry, panie Marcinie. Witam serdecznie. Zacznijmy od prognoz. Szacuje się, że przychody z rynku gier mobilnych w perspektywie 3 lat, czyli do 2023 roku, powinny przekroczyć 100 miliardów dolarów. Jaką część z tego wielkiego tortu przypadnie w udziale Cherry Peak Games? Mamy nadzieję, że jak najwięcej oczywiście. Natomiast tak, zgadza się, że są to właśnie takie zapowiedzi, że do tego 2023 bodajże przychody z gier właśnie osiągną te 100 miliardów dolarów. Natomiast ważne jest zaznaczyć, że jakieś 60, może nawet więcej procent tych przychodów to są właśnie gry mobilne. Więc jest to na pewno ta branża, czy ten segment branży, który się najszybciej rozwija i w którym my też jesteśmy jako Cherry Peak Games i w którym chcemy się rozwijać. Jeżeli chodzi o potencjał przychodowy, rozumiem, że to jest kwestia ilości gier, a nie do końca ich jakości, no bo żeby zapracować na Angry Birds, to trzeba mieć jednak trochę szczęścia, biorąc pod uwagę, jak historia Angry Birds wyglądała. Nawet to trzeba mieć szczęście i albo troszeczkę tego szczęścia się na pewno przyda, natomiast taki właśnie Angry Birds pokazuje, że być może wystarczy jedna gra, która no może wygenerować bardzo wysokie przychody dla spółki, ale Angry Birds to nie jest jedyny przykład, no bo takich przykładów jest wiele. Tak naprawdę jeżeli chodzi o właśnie rynek mobilny, to często widać, że spółki mają jeden produkt, może dwa produkty, które żyją przez bardzo długi okres, jak Angry Birds, czy na przykład często gry Supercella, oni obecnie mają bodajże 5 czy 6 gier, które funkcjonują bardzo dobrze, ale są spółki takie, które no, na tym jednym produktem są w stanie wygenerować dużą część tych kilku miliardowych, czy tam kilkunastu miliardowych przychodów, które już teraz rynek growy generuje. I na pewno jest to troszeczkę inaczej wygląda ten biznes, jeżeli chodzi właśnie o gry takie tradycyjne, czyli konsolowe czy pecetowe, gdzie pewnie tych gier jest potrzeba więcej. Natomiast to co widzimy na rynku mobilnym, i takich przykładów, tak jak mówiłem, jest wiele. Nieraz wystarczy ta jedna taka gigantyczna gra, która generuje przychody dla spółki. Natomiast jak pan już wspomniał, no trochę szczęścia jest potrzebne. Natomiast jedna gra nie znaczy, że to jest ta jedna gra, która powstała w studiu i ona osiągnęła ten sukces. To może być jedna gra, która generuje przez wiele lat duże przychody, natomiast być może jest to dziesiąta albo setna gra, która została przygotowana przez te studio i wydana w soft launchu, być może nigdy nie ujrzała tak naprawdę, czy nie doszła do tej fazy takiego global launchu, czyli wydania globalnego już na skalę dużą. No ale tak, na pewno się zdarza, że są takie gry i są takie studia, firmy, które tym jednym produktem są w stanie wygenerować bardzo wysokie przychody. W 2023 roku Cherry Peak Games będzie miało 5 świetnych gier mobilnych czy 30 mniejszych produkcji, jeżeli chodzi o strategię, czyli bardziej ilość czy bardziej kwestia jakości? Ja myślę, że to będzie bardziej kwestia jakości, kwestia też doboru tych produktów. My tutaj mówimy, że my będziemy mieli 5, może 6 produktów wydanych, natomiast być może powstanie tych gier więcej. Tak jak wspomniałem przed chwilą, no, nie każda gra, którą się produkuje, wychodzi, nie każda gra, którą się produkuje, jest sukcesem. Natomiast nasza strategia jest skupić się na kilku bardzo dobrych grach. Nie mamy strategii, też nie mamy takiej struktury, aby produkować set gier i liczyć na którąś grę, która wypali. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że pracujemy tylko nad jedną grą, wydajemy i sprawdzamy, czy wyjdzie, czy nie. No, pracujemy nad kilkoma grami jednocześnie. Natomiast widzimy, że
że no, albo inaczej mówiąc, nasza strategia zawsze była taka, że chcemy dostarczyć jak najwyższej jakości produkty. Wydaje mi się, że to jest też to, co nas w jakimś stopniu wyróżnia. Każda z naszych gier ma bardzo wysoką jakość i została uznana przez Apple'a czy tam Google'a, jeżeli chodzi o promocję tych gier, i to wielokrotną promocję, więc na pewno jako studio skupiamy się na jakości. Jeżeli chodzi o monetyzację tytułów, to są dodatki, płatne gry czy kwestia reklam? Co na rynku gier mobilnych powinno przynosić te największe zwroty? W naszym przypadku są to gry tak zwane free to play, czyli są to gry, które monetyzują się poprzez mikrotransakcje w grze, ale też w pewnym stopniu reklamy. Jest to taki, powiedzmy teraz, największy model biznesowy, jeżeli chodzi o gry ogólnie, nie tylko mobilne, natomiast w tym świecie mobilnym jest to na pewno ta forma monetyzacji, która się najlepiej przyjęła i ta, która generuje obecnie najwięcej przychodów. Jeżeli chodzi o taką skalę dużą i globalną. I my skupiamy się na tych grach. Natomiast, i to ogłaszaliśmy jakiś czas temu, widzimy duży potencjał też na rynku mobilnym i sportowym, czyli grach e-sportowych mobilnych, gdzie ta monetyzacja wygląda troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o te gry, to jakby no, ona też może być monetyzacją poprzez mikrotransakcje czy reklamy, natomiast widzimy duży potencjał, który teraz się rozwija i są to gry, które gdzie jakby ten przychód jest generowany poprzez turnieje, które odbywają się w tych grach, i to są turnieje na prawdziwe pieniądze. I tutaj widzimy też, no w tym widzimy duży potencjał. Obecnie produkujemy dwie gry właśnie przy współpracy z platformą, która zarządza takimi turniejami. I to jest pewnym stopniu monetyzacja, która jeszcze jest taka, ja bym to powiedział, underdeveloped, jeżeli chodzi o gry mobilne, ale widzimy w tym duży potencjał i duży rozwój, jeżeli chodzi właśnie o taką trochę alternatywną formę monetyzacji. Natomiast nadal skupiamy się też przy naszych innych produktach na tym segmencie free to play, czyli jest to głównie monetyzacja poprzez mikrotransakcje. W naszym przypadku około 70% przychodów historycznie, nawet troszeczkę więcej, było z mikrotransakcji, ale też widzimy, że monetyzacja poprzez reklamy i nie tylko w tych grach typu hyper casual czy super casual też się rozwija i też widzimy duże wzrosty, jeżeli chodzi o duże gry, czyli często gry typu symulacje czy jakieś gry akcji, gdzie te reklamy też stanowią mają wyższy procent w przychodach niż 40 czy tam 35%. Jeżeli wspomniał Pan o e-sporcie, który za mniej więcej 3 lata jego wartość powinna wynieść około 1,5 miliarda dolarów, tak przynajmniej wyglądają szacunki w miarę niezależnych instytucji. No i pytanie, czy już teraz zaczęliście działać w e-sporcie? E-sporcie, tym segmencie typowo mobilnym, taki turniej, on jest prowadzony stacjonarnie czy zdalnie, skoro mówimy tutaj o turniejach mobilnych, i jak mocno jest związany z kwestiami, nie wiem, hazardowymi, no bo wiemy, że tutaj chociażby działalność w Polsce związana z turniejami, gdzie jednak jest jakaś wpłata, no prawnie nie wygląda to zbyt kolorowo, jeżeli chodzi o potencjał rozwoju. Rozumiem, że mówimy tutaj o e-sporcie głównie w Stanach Zjednoczonych i grach mobilnych w Stanach Zjednoczonych, tak? Tak, na dzień dzisiejszy są to głównie Stany Zjednoczone, natomiast jest wiele innych rynków, które też się w tym kierunku rozwijają. Może zaczniemy od początku, czyli od tej wartości. To są też właśnie te dane, które my mamy, czyli już dzisiaj ten e-sport mobilny jest warty jakiś miliard, powyżej miliarda dolarów, natomiast szacunki kilku właśnie spółek, które takimi rzeczami się zajmują, pokazują, że właśnie ten rynek ma się rozwinąć do tych miliarda 300, miliarda 500 za 2 lata, czy za 3 lata.
Jeżeli chodzi o same turnieje, to tak, one są organizowane głównie poprzez te platformy, które jakby, no, że jak brzydko powiem, ogarnęły sobie ten system w ten sposób, że są w stanie zarządzić turniejami. Te turnieje mogą się odbywać stacjonarnie i mobilnie. Oczywiście, no, są to gry mobilne, więc nie trzeba się spotkać w dużej hali i gdzieś tam grać na komputerach w te gry. Natomiast to też się dzieje, no bo przecież jeszcze przed oczywiście sytuacją z COVID były takie turnieje, one się odbywały. Ostatni turniej bodajże był w Los Angeles, w Kalifornii, chyba czy w San Diego, już teraz nie pamiętam, gdzie te nagrody w tym turnieju były bardzo wysokie, bo chyba $500,000 i to była gra mobilna, czyli tam po prostu grali w grę mobilną te drużyny. Natomiast jeżeli chodzi o to, na czym my się teraz skupiamy, czyli ten e-sport mobilny, taki niestacjonarny właśnie, a mobilny. Tutaj jakby ta sytuacja była troszeczkę inaczej, bo to są turnieje, które one są gdzieś tam online, one są sterowane przez te platformy. W naszym przypadku Skillz to jest obecnie największa platforma do zarządzania takimi turniejami. No i nam się wydaje, że jest to coś, co ma dużą przyszłość, no bo chociażby nawet takie firmy jak Epic Games, który jest wydawcą, deweloperem gry Fortnite, czyli chyba teraz największą taką grą dostępną nie tylko na PC-ty czy konsole, ale też urządzenia mobilne i dużą grą e-sportową. Sam prezes powiedział, że tak naprawdę przyszłość gier to jest właśnie mobile, bo w teorii każdy z nas ma teraz peceta czy komputer stacjonarny w kieszeni, no bo smartfony są tak mocne technologicznie, tak zaawansowane technologicznie, że w każdą grę w teorii możemy grać na urządzeniach mobilnych. Więc ja myślę, że ja też się zgadzam z tym, co właśnie on powiedział, że ten świat growy troszeczkę, albo już bardzo przerzuca się na urządzenia mobilne. No i logiczne jest i wydaje się logiczne, że też ten świat e-sportowy przerzuci się w pewnym stopniu na urządzenia mobilne, bo dlaczego by nie? Jeżeli każdy może być tak naprawdę mistrzem w pewnej grze, każda gra może być e-sportem, no bo teraz też jakby widzimy, że jeżeli chodzi o te gry e-sportowe, pecetowe czy w jakimś zasobie konsolowe, są to gry tradycyjne, że tak powiem, są to gry akcji, są to gry sportowe, natomiast no nie każdy chce grać, albo nie każdy czuje się na siłach, żeby zagrać i mierzyć się, nie wiem, FIFA na przykład z najlepszymi teamami, ale być może każdy chciałby spróbować sił w jakiejś prostszej grze, typu na przykład solitaire, czyli pasjansie, to co my akurat robimy, czy w grach typu match 3, czyli takich prostszych układanek. A to jest to właśnie, co wyróżnia Skillz i jakby ten pomysł na ten e-sport mobilny, że w te gry może grać każdy i może wygrać pieniądze i może czuć się troszeczkę takim e-sportowcem i mistrzem. Natomiast jeżeli chodzi o skalę tego biznesu, no to oczywiście zgadza się, że nie wszędzie te turnieje, oni nazywają to cash tournaments, czyli turnieje na prawdziwe pieniądze są możliwe i legalne. Natomiast widać, że chociażby na tych rynkach czy Stany, kilka azjatyckich rynków, czy też europejskich rynkach jest to możliwe, ludzie grają, ale trzeba przyznać, że obecnie numer jeden rynkiem, jeżeli chodzi o właśnie tego typu rozgrywki, to jest USA. I tutaj też sam Skillz widzi duży potencjał rozwoju, chociażby w tym, że jakby no z roku na roku mają coraz więcej graczy, którzy grają w tych turniejach, wypłacają coraz większe nagrody. Obecnie wypłacają około 60 milionów dolarów miesięcznie, jeżeli chodzi o nagrody właśnie w tych turniejach na prawdziwe pieniądze. Więc jest to coś, co się na pewno rozwija. Natomiast tutaj trzeba też zaznaczyć, że te turnieje, czy te gry, które oferują właśnie tą rozgrywkę i sportową,
To nie są gry, które tylko i wyłącznie oferują turnieje na pieniądze, bo też można po prostu zagrać sobie w turnieje takie za walutę in-game'ową, którą też częściowo można wymieniać na prezenty w grze, na prezenty tak naprawdę też takie prawdziwe prezenty, które chociażby taka platforma jak Skills wysyła do graczy, jeżeli uzbierają tam pewien poziom tej waluty cyfrowej. Więc jakby te gry nie są zabronione, te gry po prostu jakby no w niektórych krajach nie można brać udziału w tych turniejach na prawdziwe pieniądze, natomiast można wziąć udział w turniejach za taką walutę właśnie in-game'ową. Czy ten e-sport i zyski, przychody wynikające z turniejów w przyszłości będą stanowiły, nie wiem, 30, 50, 60% przychodu spółki Chirpik Games, czy dalej będzie to raczej kwestia marginalna? Na dzień dzisiejszy jest to bardzo trudno powiedzieć tak naprawdę. My jakby tą przygodę dopiero zaczęliśmy albo zaczynamy. Mamy obecnie pierwszą grę, która od wczoraj jest w soft launchu, jeżeli chodzi o właśnie te turnieje na platformie Skills. Więc jest nam trudno powiedzieć. Na pewno wierzymy w ten biznes, dlatego że on się dynamicznie rozwija. Rozwija się szybciej niż każdy inny segment growy. Wiemy, że jakby to, co teraz widzimy, jeżeli chodzi o ten taki e-sport mobilny, on jest... Albo te gry, które gdzieś tam... są widoczne na Twitchu czy na innych systemach streamingu, są nadal takimi bardzo hardkorowymi grami, bym powiedział, czyli gry dla hardkorowych graczy. Natomiast jest wiele graczy, którzy chcą, tak jak poprzednio powiedziałem, chcą grać po prostu w gry prostsze, czy takie gry, jak my nazywamy casual, czyli gry dla każdego, dla mainstreama. Więc wydaje się, że ten rynek będzie się bardzo rozwijał. Dla nas jako spółka myślę, że w tym roku nie będą to jeszcze znaczące przychody, jeżeli chodzi o całą spółkę, no bo też wydajemy oczywiście gry mobilne, takie no, nie e-sportowe. I wydaje mi się, że to jest nadal to może być, to może nadal stanowić większość przychodów, no bo też jakby ten rynek cały czas jest dużo, dużo większy z tych chyba teraz 70 miliardów, taka jest prognoza za rok 2020, około tam tego właśnie miliarda dolarów to będzie ten e-sport, więc ja myślę, że nadal nie, ale przyszłościowo wydaje mi się, że może być to też dla nas bardzo ciekawa droga jako spółka, żeby w tym kierunku się rozwijać, tym bardziej, że mamy podpisaną umowę właśnie ze spółką Skills, która jest dla nas bardzo preferencyjna, która mówi, że mamy wyłączność na pewne gry, jeżeli chodzi o samą platformę, czyli pasjans takiego, jakiego my robimy, nikt inny takiej gry nie może zrobić na tą platformę, tak samo jak kolejną grę, którą ogłosiliśmy, czyli Golf Hero, czyli rozgrywka golfa e-sportowej, też mamy wyłączność, więc wydaje się, że dla nas jest to bardzo fajna droga, natomiast pewnie pod koniec roku będę mógł więcej powiedzieć na temat tego, czy jest to biznes, który będziemy chcieli znacząco rozwijać, czy jest to coś, co być może przyniesie nam jakąś część przychodów, natomiast nie będzie może stanowiło dużego udziału. Tak jak mówię, na razie i na dzień dzisiejszy jest to dla mnie trudno ocenić. Gaming to branża, która cały czas jest jedną z branż, która zyskuje dzięki pandemii koronawirusa. Czy w przypadku Chirpik Games również trzeci kwartał zapowiada się obiecująco i to tempo wzrostu sprzedaży uda się utrzymać? Na pewno widzimy, że no ta sytuacja z koronawirusem sprzyjała spółkom growym i ja myślę, że nie tylko spółkom growym, ale też ogólnie spółkom technologicznym sprzyjała. Nam też w pewnym stopniu sprzyjała, natomiast no my nie mieliśmy żadnego nowego produktu w tym czasie, więc jakby dla nas
dla nas te wzrosty były tak naprawdę marginalne, jeżeli chodzi o samą sytuację związaną z koronawirusem. Natomiast ja myślę, że branża się bardzo szybko rozwija, ona się będzie rozwijać i tutaj raczej końca nie widać moim zdaniem i sama sytuacja czy sama pandemia jakby moim zdaniem nie gra gigantycznej roli, jeżeli chodzi o to, jak ta branża się rozwija. No tak jak jakiś czas temu chyba prezes Netflixa powiedział, że jakby nie walcząc ze streamingowymi systemami typu HBO czy Disneyem, a raczej z Fortnite'em i tego typu rozgrywką, więc ja myślę, że te gry to jest coś, co się stało takim, powiem to, mainstreamem i taką już jakby może nawet nie są, można powiedzieć, że niektóre gry to nie są już nawet grą, tylko są to jakieś takie platformy społecznościowe, nawet jak Fortnite. Więc ja myślę, że tutaj nasza branża będzie się rozwijała bardzo dynamicznie przez wiele lat, a sama pandemia w tym troszeczkę pomogła, ale ja myślę, że pandemia może troszeczkę to przyspieszyła, natomiast nawet bez pandemii nasza branża by się bardzo rozwijała. Czyli rozumiem, że sytuacja, kiedy pojawił się lockdown, na działanie firmy wpływu wielkiego nie miała. My jako spółka zaadoptowaliśmy się do sytuacji bardzo szybko. Tak naprawdę wprowadziliśmy home office dla naszej spółki. Ja myślę, że już chyba to było koniec lutego, początek marca, więc byliśmy na to, albo inaczej przygotowaliśmy się dosyć szybko. Nie miało to dużego wpływu na naszą działalność. Oczywiście już po wielu miesiącach mogę powiedzieć, że na pewno jest fajniej i bardziej efektywniej praca taka jakby no z teamem w biurze. Natomiast sytuacja i ten lockdown pokazała nam, jak działać właśnie w takich sytuacjach, jak działać zdalnie, że jest to możliwe, że wcale nie jest to jakby mniej efektywne. Kwestia zarządzania oczywiście tym i jakby wprowadzenia pewnych zmian, które my zrobiliśmy. Przyglądamy się sytuacji. Mamy zaplanowany powrót teamu do biura już niebawem. I wiemy, że większość ludzi jest bardzo zadowolona z tego powodu, no bo jednak taka praca z domu przez wiele miesięcy samemu no może też nie być do końca fajna. Tak naprawdę wydaje mi się, że ludzie też się mogą mniej rozwijać, no bo tutaj zawsze są jakieś te rozmowy i jakaś wspólna nauka. Więc ogólnie rzecz biorąc, dla nas nie była to jakaś, no nie wiem, nie było to, nie spowolniło to naszych działań, jeżeli chodzi o produkcję gier. O gamingu, o e-sporcie i o grach mobilnych rozmawialiśmy z prezesem Cherry Peak Games, panem Marcinem Kwaśnicą. Panie Marcinie, pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.